Logistyka w polskim wojsku przechodzi przeobrażenie, tak jak siły zbrojne w ogóle w danej chwili są na etapie tak zwanej profesjonalizacji. Także i logistyka również w docelowym swoim kształcie zupełnie nabierze innych form działania niż dotychczas. Zrzeszenie było założone już ładnych parę lat temu przez grupę zapaleńców. To jest grupa, która rekonstruuje 7. Dywizjon Artylerii Konnej, jednostkę właśnie z garnizonu Poznań. To była jednostka, która podlegała pod Wielkopolską Brygadę Kawalerii. Jednostka i kawaleryjska, i artyleryjska. Łączyła w sobie i siłę ognia artylerii, i kawaleryjską brawurę. Jednostka odznaczona zresztą za wrzesień 1939 roku Krzyżem Virtuti Militari na sztandar. Jednostka bardzo bitna i bardzo dobrze w Poznaniu znana. My chcemy pokazać 7. Dywizjon Artylerii Konnej taki, jaki był w rzeczywistości w 1939 roku. Bez żadnych przekłamań, bez żadnych uproszczeń. Na żołnierskiej służbie, na żołnierskim chlebie, wesół człowiek i zdrowy, a szczęśliw jak w niebie. Żołnierz pan nie lada, bo choć się natrudzi szczęście, ma u Boga szczęście, ma u ludzi. Ojda, ojda, za na kon, pani ją kochana nie ma, oj.